Dzień dobry, naturalna kuchnia się kłania z tej samej części, przestrzeni. Przysiadłam przy tym stole moim ulubionym, drewnianym, kuchennym. Chwilę temu pokazywałam Wam herbatę z bratka, nie tylko dla pryszczatego nastolatka, bo prawda jest taka, że fiołek trójbarwny, bratek ma naprawdę mnóstwo swojej właściwości, ale pomyślałam sobie, że to jest taki czas bardzo wymagający, trudny, z jednej strony przedmówek, a z drugiej strony to wszystko, co dzieje się dookoła nas. Za dużo jest stresu, za dużo jest nerwów, a prawda jest taka, moi drodzy, że mamą większości chorób jest zła dieta, ale ojcem jest stres. I pomyślałam sobie, że jak już tutaj jestem, w tej części kuchni, przy tym stole, przy którym najczęściej właśnie sięgam po napary i je przygotowuję, to pokażę Wam, po mojej prawej jest dzbanek, po lewej słoik, przygotuję dla Was taką mieszankę ziół, czy właściwie napar z wielu ziół i skarbów natury dedykowany naszemu układowi nerwowemu. Ale prawda jest taka, że w momencie, kiedy jesteśmy zestresowani, to natychmiast pojawiają się problemy ze snem. Tu mogą się pojawić problemy z zasypianiem albo na przykład problemy z tym, że się w nocy wybudzamy. Dlatego do tej mieszanki użyję szyszek chmielu i akurat tak jak melisa, rumianek, lipa jest dedykowana właśnie tym osobom, które potrzebują się wyciszyć, tak z kolei szyszki chmielu pomagają tym wszystkim osobom, które wybudzają się w nocy. Więc ja tutaj, moi drodzy, połączę skarby natury, te zioła, te dary, jak mówiła moja babcia świętej pamięci, ukochana babcia Stefcia Stefania, zawsze mówiła, że kwiaty i zioła to są dary od Pana Boga. Wybrałam taką mieszankę, która właśnie działa na nasz układ nerwowy, czyli w momencie, kiedy się stresujemy, oczywiście tą mieszankę najlepiej pić wieczorami, ale w momencie, kiedy pojawią się w ciągu dnia, w naszej prozie życia, poczujemy, że po prostu tych nerwów jest za dużo, to wtedy taką mieszankę sobie przygotowujemy. Ja przygotuję tutaj właśnie z banku, którą zalejemy za moment, ale też właśnie w takim słoiku, zazwyczaj w takich słoikach trzymam właśnie mieszanki ziołowe. Polecam już, jak coś mnie chwyta, jakiś stres i nerwy, to nawet jak patrzę na ten słoik, to jakoś od razu takie... Tak działa to na mnie jak balsam dla duszy, a jak jeszcze właśnie zaparzę sobie taki napar, to natychmiast czuję się utulona. Moi drodzy, nie powiem, że jedno zioło będzie bazą, ale rzeczywiście dosyć dużo w tej mojej mieszance jest lipy. Nie tylko dlatego, że ją kocham. Siądź gościu pełnym liściem, a odpocznij sobie. Słońce cię tu nie dojrzy, obiecam je tobie. Ale prawda jest taka, że ta lipa... Zresztą przygotowywałam dla Was materiał. Gdzieś tutaj wrzucę jakiś link, nie wiem... Czekajcie sobie, fryzurę popsuję. Dziś tutaj chyba powinno na ekranie się pojawić właśnie taki link z moją ukochaną profesor Wawer jeszcze z czasów, kiedy uczyłam się ziołolecznictwa. Lipa jest wspaniała, ma mnóstwo właściwości, można ją podawać dzieciom, ma w sobie niezwykłą słodycz, więc pakujemy właśnie do takiego słoika, słuchajcie, ukochaną właśnie lipę i te kwiaty tutaj, te suszone. Czekajcie, może tak spróbuję pokazać, żeby to było widoczne tutaj. My to wszystko później pomieszamy ze sobą i to będzie taki słoik mocy na nasz układ nerwowy. Tutaj właśnie taka porcja lipy. Można, słuchajcie, będzie, wystarczy umyć rąsie i później to robić rączkami, bo to po prostu też jest cudowne, kiedy i bardzo stresujące, kiedy te zioła, skarby natury dotykamy właśnie sami i czujemy ich moc. Tu jest, słuchajcie, bazą, tak jak powiedziałam, jest lipa. Obok stoi królowa. Królowa, jeśli chodzi o układ nerwowy, czyli melisa. Taką solidną, a nawet dwie łyżki, słuchajcie, melisy do tego dzbanka można wrzucić, a może nawet i trzy, słuchajcie. Ta słodycz lipy tą melisę zrównoważy. Tutaj do tego dzbanuszka to takie plus minus pół łyżki wrzucę. Obok stoi rumianek. Słuchajcie, tak samo ukochane zioło nie tylko Włochów, ale też malutkich dzieci, bo ten rumianek jak najbardziej jest wskazany i też, moi drodzy, działa wyciszająco i złagodzi smak dosyć specyficzny melisy. Nie wszyscy lubią melisę, ja akurat kocham, ale ja kocham wszystkie ziółka,
ale złagodzi smak melisy i przede wszystkim też złagodzi smak dosyć, no, dla takich wymagających smakoszy, właśnie szyszek chmielu. Tego rumianku też można do tego słoika dużego wrzucić dwie, trzy łyżki, a nawet więcej. To w zależności. Pamiętajcie, dokładacie tak, jak uważacie za słuszne. Te zioła w ogóle, które mam tu na stole, mam ze sklepów ze zdrową żywnością, z zielarni, bo wielokrotnie mnie pytacie, ale najlepszy rumianek, miętę, akurat mięty tutaj nie mam, bo ona działa orzeźwiająco, a my dzisiaj będziemy balsamować układ nerwowy, czy melisę mam od swojego wykładowcy, no już byłego wykładowcy, doktora Różeńskiego, wspaniałego fitoterapeuty z laboratorium zielarza, więc w każdej chwili możecie wskoczyć do laboratorium, użyć kodu naturalnie i się zaopatrzyć w takie wspaniałe zioła, zresztą wrzucę Wam w opisie tego materiału. Moi drodzy, wspomniane wcześniej szyszki chmielu wrzucamy właśnie dla tych osób, które się wybudzają, ale one też wspaniale łagodzą właśnie układ nerwowy. Cudowna, mniej u nas popularna, ale wspaniale pachnąca, magiczna werbena. Kocham. Okazuje się, że koty też kochają. Chwilę temu tutaj mój kot wskoczył i taką spokojnie garść można do tego słoja tej werbeny wrzucić. Będzie pachniało niesamowicie. Tutaj do naszego dzwonuszka po prawej tak samo. Tu jeszcze nie wrzuciłam właśnie szyszek chmielu. Pamiętajcie, robimy też to na oko. Jeżeli wolicie i bardziej Wam smakuje lipa, to wrzucacie więcej lipy. Jeżeli kochacie rumianek, to wrzucacie więcej rumianku. To nie jest, moi drodzy, kuchnia, to nie jest laboratorium. Też słuchajcie potrzeb swojego organizmu, swojej duszy, tego, co to ciałko Wam podpowiada i na co też macie ochotę. Jeżeli jest werbena, to też jest zawsze w mojej kuchni, tylko w ciasteczkach i w przyprawach i w solach i tak dalej. I w cukrze, bo też dokładam do cukru na przykład, jeżeli w ogóle się pojawia, ale częściej do soli, lawendę. I przygotowuję właśnie taką sól lawendową. Zresztą w książkach naturalnie pokazywałam Wam różne przepisy właśnie na takie mieszanki. I spokojnie, tak jak tutaj łyżeczkę tej lawendy, o, nawet więcej, bo tutaj taka maluszka ta łyżeczka, a tutaj, o, takie ze 3-4, spokojnie, to też pięknie się ze sobą połączy. No wiecie, jak pachnie lawenda, jak nie wiecie, to mam nadzieję, że poczujecie. Tutaj pokazuję wszędzie. I na sam koniec, moi drodzy, tu są też moje ukochane skarby natury. Po lewej stronie to, co kocha serce i po prawej też to, co kocha nasze serce. A wiemy, że jak się denerwujemy, to natychmiast to serduszko nam pyka w rytmie czacza, ale zdecydowanie za mocno i za głośno. Więc robimy wszystko, żeby to serduszko wyciszyć. Tu mamy kwiaty głogu i tu z kolei, tu jest cały głóg, a tu z kolei, już tak właśnie zasłaniam, tu mamy różyczkę, moi drodzy. Róże, owoce róży, więc i witamina C, i takie zadbanie o nasze serduszko. Więc z jednej strony głóg, gdyby nasze serce mogło kochać się w jakimś owocu, to kochałoby się w awokado, a gdyby mogło się kochać w jakimś ziółku, to na pewno kochałoby się w głogu i w dereniu. Derenia akurat nie mam, natomiast gdybyście mieli, to też możecie dosypać. I zobaczcie, jak to wszystko będzie pięknie wyglądać. Oczywiście możemy dosypać więcej, bo tak na oko wszystko biorę, więc możemy zużyć resztę, dosypać resztę właśnie lipy, tu jeszcze troszeczkę i werbeny, i trochę rumianku, i trochę lipy. Słuchajcie, to wiecie, jak to dobrze robi właśnie też, tak jak Wam mówiłam, takie robótki ręczne na to, żeby skupić się na tu i teraz i sobie taką domową mieszankę odstresowującą przygotować. Ja listę tych ziół obiecuję, wrzucę Wam w opisie tego materiału, gdybyście mieli nie zapamiętać. Tu jeszcze nie było, nie, lawenda była w naszym dzwoneczku i jeszcze troszeczkę owoców róży. Proszę bardzo, tak. Zobaczcie, wystarczy, że zamkniemy. No, a jeszcze na górę obfitości troszkę więcej. Ten rumianek i jeszcze troszeczkę to, co mamy. Ja kocham, słuchajcie, takie domowe momenty. Zobaczcie. I mamy gotowy, słuchajcie, słój. Tak jak mówiłam, lipa, rumianek, melisa, werbena, szyszki chmielu, lawenda, głóg i owoce róży, moi drodzy. I taką solidną łyżkę, jeżeli zaparzamy w dzbanku, o tu mam taką zaparzeczkę, no to bierzemy sobie z tego słoja właśnie taką i wkładamy do kubka i zalewamy wrzątkiem, zamykamy
zamykamy nasz kubeczek i czekamy, aż przestygnie. I wtedy, moi drodzy, wspaniale też można to zrównoważyć, na przykład pigwą. Można dodać oczywiście krople cytryny, jeżeli lubicie taki bardziej orzeźwiający też smak, żeby to po prostu jeszcze było takie bardziej smakowite. Natomiast te osoby, które lubią taki smak właśnie wyciszający, to w zupełności wystarczy. Taki dzbanek zalewamy wrzątkiem. Panie operatorze, kierowniku planu, gdzie jest nasz wrzątek? Mamy przygotowany, zalewamy, słuchajcie, ten dzbanek wrzątkiem. Czekamy, aż przestygnie i tak samo po prostu. Ja wieczorami, już tak właśnie w drugiej części dnia sobie zaparzam tutaj przy tym stole, nawet jak jeszcze pracuję, coś robię i tak dalej. Franek odrabia lekcje, to ja sobie po prostu popijam. Ostatni kubeczek stoi przy stoliku nocnym. O, jak wspaniale, mamy to, słuchajcie, zalewamy. No bo jakby przestygła tyle, ile ja nadaję, to by był problem. Zobaczcie, zalewamy wrzątkiem, tylko co jest najważniejsze, moi drodzy? Pamiętajcie o tym, że jak przygotujecie sobie, udaję, dziękuję bardzo, jak przygotujecie sobie w kubeczku właśnie, biorąc taką porcję tych ziółek, dlatego tak ważne jest, żeby to po prostu ze sobą zamieszać, to jak zaparzamy, to tak jak tutaj, pamiętajcie o tym, że wiele tych ziół, to co najcenniejsze ma w sobie to olejki eteryczne, więc żeby one nie uciekły nam i nie pobiegały po całej kuchni, to po prostu zawsze ważne jest, żeby zamykać dzbanek, zamykać kubeczek, żeby po prostu te olejki eteryczne zostały w środku i potem jak przestygnie nam ten napar, to po prostu otwieramy, doprawiamy tym, co wam w duszy gra. Można dodać, słuchajcie, syropu z kwiatów bzu, można dodać syropu, no z dyrenia, słuchajcie, sok z dyrenia. Ja mam sok jeszcze z pigwowca od taty. To już jak wy czujecie, można miodu lipowego dodać. Po prostu jak czujecie, nie wiem, czy słyszycie chrapiącą Lunę. No właśnie, ona już właśnie oddała się w objęcia Morfeusza i odstresowuje się, bo pamiętajcie też, że to, co wspaniale balsamuje nasz układ nerwowy, to jest przede wszystkim sen. I żeby nam się dobrze spało, to też po prostu ważne jest, żeby wieczorami w drugiej porze dnia nie sięgać po podwójną kawę, która nas rozbudzi, pobudzi, tylko właśnie po te zioła, po te skarby natury, a wszechświat się nie myli, nie stworzył niczego piękniejszego niż natura. Więc naprawdę w tym świecie natury mamy dużo, dużo takich skarbów, które można ze sobą połączyć, żeby po prostu ten nasz układ nerwowy wspierać, wyciszać, bo ten spokój równa się moc i zdrowie. I tego spokoju wam życzę za chwilę, za ten spokój. Nie tylko tu, w naszych ogródkach i w naszym życiu, ale wszędzie na świecie. Zaraz po prostu ten napar wypiję. Wszystkiego dobrego wam życzę i do zobaczenia. Kłaniam się. Dziękuję za wszystko. Do zobaczenia.